Ropa naftowa cofa się w trzecim tygodniu listopada, co jest powiązane z informacjami płynącymi m.in. z Rosji. Rosja wskazuje na to, że jest niechętna do kolejnych cięć produkcji, do których mogłoby dojść podczas grudniowego posiedzenia grupy OPEC+. Warto w tym miejscu nadmienić, że OPEC wraz z innymi producentami wciąż utrzymują porozumienie o cięciu produkcji, co ma związek z tym, żeby pobudzić wzrosty na rynku ropy naftowej. Niemniej ropa naftowa może zacząć reagować dosyć zdecydowanie intensywniej, jeśli chodzi o prognozy oraz fundamenty. Na przyszły rok oczekuje się dosyć dużego wzrostu podaży ropy naftowej ze strony krajów spoza OPEC. Międzynarodowa Agencja Energii oczekuje wzrostu w przypadku tych krajów na poziomie 2,3 miliona baryłek na dzień, co może oznaczać, że dosyć istotnie spadnie popyt na ropę ze strony OPEC. Ta sama agencja oczekuje tego, że popyt na ropę ze strony OPEC spadnie o 1 milion baryłek na dzień, co oznacza, że OPEC musi zareagować na to, co dzieje się obecnie w przypadku fundamentów na tym rynku. Sprawa popytowa na całym świecie nie wygląda zbyt dobrze, bo w przyszłym roku popyt ma wzrosnąć zaledwie o 1,2 milionów baryłek na dzień, co pokazuje, że rynek ropy może znajdować się w najbliższym czasie w trendzie spadkowym. Jedynym plusem, jeżeli chodzi o ten rynek, może być ewentualne porozumienie handlowe pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony brak zdjęcia taryf celnych prawdopodobnie nie wywoła przyspieszenia handlu na świecie, wobec czego rynek ropy pozostanie prawdopodobnie pod presją. W tym momencie ropa Brent znajduje się w okolicach 62 dolarów za baryłkę, natomiast w przypadku ropy WTI jest to poniżej 57 dolarów za baryłkę. Wobec dosyć negatywnych prognoz ze strony Międzynarodowej Agencji Energii, która wskazuje na dosyć słaby wzrost popytu oraz wyraźny wzrost podaży, można w pierwszej połowie roku spodziewać się dosyć istotnego wzrostu zapasów, co może wpłynąć na dalsze spadki cen właśnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Można oczekiwać, że ropa naftowa bez kolejnych cięć ze strony OPEC może zawitać nawet w okolice 50 dolarów za baryłkę.